Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale. Ja nazywam się Radek, a dzisiaj kontynuujemy przygodę w Supraland. Musimy odnaleźć niebieskiego kuzyna, który gdzieś zagubił się w pobliżu wulkanu. No bo jak wiemy od ostatnich odcinków, że niebiescy właściwie są w strasznej sytuacji, nie mają wody, dlatego nam wodę zaczęli zabierać. Tymczasem ja tutaj widzę mnóstwo wody, no ale to jest już inna kwestia. Moi drodzy, jeśli wam się seria Supraland podoba, zapraszam was do subskrypcji kanału. My natomiast nie będziemy tutaj przedłużać gadania o subskrypcji, chociaż fajnie by było, gdybyście to zrobili, tylko przechodzimy do działania. Musimy coś tutaj zrobić. Ten kolega tam tutaj mówił już wcześniej, że ten odbiornik energii wymaga pojedynczego szarpnięcia energetycznego. Tylko teraz pytanie brzmi, jak to dalej ogarnąć. Tam są drzwiczki, które nam nie pomogą za bardzo w całej tej sytuacji. Tutaj jest jakaś deseczka jeszcze, jeszcze się nie zauważyłem, więc spróbuję tak sobie nią przynajmniej kawałeczek przejść drogi. No to mi za dużo nie daje niestety, mogę, nawet nie mogę tam wskoczyć za bardzo. Tam jest co ciekawe możliwość strzelenia się, chyba. Nie, może to jest za mało jednak? Nie, tam nie przestrzelimy, choćby nie wiem co to by było. Zdecydowanie zbyt wąska jest ta część, tam ta szczelina. Teraz pytanie brzmi, co tutaj, mamy wyskoczyć na dach, ale żeby wskoczyć tam, no to jest w ogóle inna para kaloszy. No mogę sobie połączyć te rzeczy oczywiście, ale tutaj po coś prawdopodobnie są. Tylko po co? Jeżeli po prostu strzelę... Nie, to mi absolutnie nic nie da. A też nie wiem czemu spodziewałem się, że to cokolwiek zmieni. Bo raczej oczywiste, że tu się nic nie wydarzy, bo mogę się trochę podskoczyć do góry. Ale to też mi nie daje tak nic stricte. Więc pojawia się znowu pytanie, jak to teraz ze sobą ogarnąć? Tam jest wiązka energii. Tam też wyskoczyłem ostatnim razem. O nie, prawie spadłem. To jest coś, co mogę zrobić poza tą kwestią. Ten, że oto kabelek prowadzi do tego miejsca. Czy ja tu jestem w stanie cokolwiek... No mogę to jakoś tak do góry się podnieść trochę. Ale to nie jest jakby epickie. Nie, tam nie wskoczymy. Tak, znaczy w sumie to moglibyśmy chyba wskoczyć jednak. Jak tak myślę teraz, to w odpowiednim... O, locie, świetnie. I teraz czy jestem w stanie jeszcze wyżej tutaj wyjść? Właśnie to jest trochę problem. Procek mi spadnie, bo tak po prostu postawię. Zresztą on akurat się trzyma, dobra. Może? Nie, kurczę, wydaje mi się, że on po prostu, że to jest trochę przypadek. Że tam możemy wskoczyć, chociaż zobaczmy jeszcze raz. Wskoczymy tutaj, rzucimy sobie pod nogi. Nie. I to nas po prostu wyrzuci stąd. Mało tego, mam wrażenie, że nawet tutaj nie powinniśmy być. Odsuwa nas od granicy mapy. Zobaczcie, jak powolutku się przesuwamy. Dobra, nie. Próbujemy to inaczej załatwić. Tutaj bokiem można coś ogarnąć? Na przykład idąc tu. Tu chyba w ogóle też nie jest wejście. No szkoda, bo byłoby fajnie wiedzieć, że tamtędy jakoś dobrze to rozkminiałem, a jednak na to wychodzi, że nie. Tutaj nic nie ma. Okej. Okay. Woda nam nie pomoże w żadnym wypadku w tej kwestii. Gąbki nam nie pomogą, one tam trzymają aktywizowaną jedną rzecz, którą zrobiliśmy we wcześniejszym odcinku. Tam jest też to źródło prądu, które nie do końca wiem po co w ogóle jest tak naprawdę. Zapytajmy się kogoś jeszcze raz. Nie wymaga stawiania. Wejdź na dach i prześlij impuls, to wystarczy. Wejdź na dach i prześlij impuls. No, chyba że chodzi o ten dach jednak. I powinienem tam wskoczyć w taki czy inny sposób. Tylko że jak mamy przeprowadzić ten impuls? Dobra, zobaczmy. Spróbujmy, bo to może faktycznie stoi, a niepotrzebnie kombinuję. Wskakujemy na dach. To zrobiliśmy. Teraz jak przesłać impuls? O, to jest pytanie. Technicznie, jakby tutaj pokazuje nam gra, że mamy mieć fioletową kostkę, tak? Bo to jest do tego przecież. Wait, tam coś się wydarzyło. Jak ją włączyłem, nie? Może jednak nie. A ona tak ładnie automatycznie aż tutaj nam skakuje. Czyżby chodziło o to, że mamy połączyć to miejsce z tym? O! Jejku, to się w ogóle wydarzyło przez chwilę. Moment. Kostka tu. O, idealnie. Robimy połączenie. Pyk. O, zaraz! Czy my możemy wystrzelić energię elektryczną? Możemy. O matko, to pierwszy raz, kiedy to robimy. Fenomenalnie, udało się. Fajnie.
To jednak było w dobrej kolejności. Źle myślałem w poprzednim odcinku, kiedy mówiłem, że może kolejność wyprzedziliśmy. No ale teraz możemy sobie tutaj wejść. No i świetnie. Nie wiem, że jest skrzynka, która nam da obrażenia pistoletu. To się zawsze przyda. To jeszcze nam się pojawia tutaj duży fioletowy kryształ, którego tak de facto połączyć jednak nie możemy, ale... Ale możemy przysłać muszki. Okej. To jest nowy sposób działania w tej kwestii. Tylko czy one przez wodę przejdą? Może muszę je osłonić w jakiś sposób. Tylko pytanie jak. No jeżeli zrobię tak... Tak, to tutaj spadną. Znaczy wszystko się spierniczy. To by oznaczało, że trzeba tu jakoś to wszystko... ogarnąć tak, żeby one przetrwały. No dobra. Tak czy siak na pewno możemy zrobić to. A potem możemy zrobić to. I teraz się pojawia zasadnicze pytanie, jak ogarnąć. Nie wydaje mi się, chociaż może to właśnie o to chodzi. Jestem w stanie na pewno wskoczyć tutaj. No chyba, że połączę je tak bokiem z czymś? Technicznie to chyba jestem w stanie zrobić to. Czy one nie chcą iść stamtąd jednak? Czemu? Wydawało mi się, że to jest taki fantastyczny pomysł. Okej, przeszły. Czy to był po prostu błąd techniczny przez chwilę i teraz możemy połączyć z tym. One nie zawsze chcą słuchać, mam wrażenie. Przeszły. Wyłączyłem co prawda wszystko, ale przeszły. Dokąd teraz? Musimy do marchewek dotrzeć. Czy mogę po prostu połączyć to tak? No jak najbardziej. Fantastycznie. A teraz zobaczmy, czy mogę to połączyć znowuż w ten sposób. Nie, zniknęły! Dlaczego? O nie. Ale to dobrze zrobiłem. To trochę prawdopodobnie to będzie o tyle problematyczne, że trzeba będzie trochę się nakombinować. A tutaj są. Okej, nie są daleko. To mnie akurat bardzo cieszy. Może nie zdążyły dotrzeć? Może nie zdążyły dotrzeć. Dobra, idą. Poleciały. Są tam, totalnie tam są. Na tym płotku. Okej. To teraz jak kliknę tak, one tutaj wciąż są. Dobra, poszły sobie bliżej tam. Teraz pytanie, musimy przesunąć je stąd, tu. To bez problemu. Teraz stąd, tu. Okej, i teraz pytanie brzmi, jak je tutaj zachęcić do zjedzenia tych... Okej, zżarły. Chyba tyle mi wystarczy, żeby przejść. Wystarczy, totalnie. Jest też woda, więc dalej ich nie zabierzemy, choćbyśmy chcieli nawet. Jest niebieska niebieskich. Tam jest w ogóle jakieś karturowe, co ja gadam, kartonowe przejście. Nie wiem, czy to jest sens cokolwiek zdziałać teraz z tymi drzwiami, lecz trzeba po prostu pójść tam. Jest deszcz żlawy, obawiam się, że przez to tam raczej nie przejdziemy. Ja na razie... O! Odeskortuj swojego tchórzliwego kuzyna do niebieskiej wioski. A gdzie on jest? Jest tam, proszę bardzo. Czy to jestem w stanie rozwalić? Bo to jest takie jak te karkutowe znowu. Co ja gadam? Tekturowe. To jest słowo, którego szukam. Bo to jest mój tchórzliwy kuzyn. Już to wiem, że jest tchórzliwy. Może chodzi o to, że to jest kartonowe i nie mogę się z tym połączyć na zasadzie połączenia z drewnem, nie? To może być to jednak. Potrzebujemy klucza, to na pewno. Mam dziwne wrażenie, że ten klucz będzie tam. Tu też elementy żelazne, co by oznaczało, że być może trzeba je jakoś sensownie też tutaj wykorzystać. Może do jakiegoś przesyłu energii elektrycznej. Na pewno ratunku, oczywiście, kuzynie. No nie brzmi jak tutaj... Okej, trzeba by prąd jakoś rzucić, dorzucić przynajmniej. Tam są lawowe rzeczy. Tylko trzeba będzie jeszcze odeskortować, więc to na bank nie będzie prosta sprawa. Ale skąd my mamy prąd zgarnąć? O, to jest pytanie. Pogadajmy najpierw z nim, może tam coś w środku jest właśnie u niego, siemanko. Pomóż mi się stąd wydostać. Czemu masz takie piękne oczy i czemu masz czapkę kapitańską, piracką? Pomóż mi się stąd wydostać, no ziomek. No jakby, co tutaj się dzieje? Tutaj się nic ciekawego na pierwszy rzut oka nie dzieje. Tak naprawdę... No to on jest w trochę kiepskiej sytuacji. Jest tutaj zacześnięty kompletnie. My żadnego klucza nie mamy, z tego co kojarzę. Nie zyskaliśmy tutaj klucza jeszcze do tych terenów. Pyk.
Ach, to niestety nie jest żelazne, więc nie zrobimy w ten sposób tego. Dobra, musimy na pewno otworzyć tą bramę. Ta brama to tutaj prawdopodobnie trzeba będzie jakoś to wszystko skomunikować ze sobą. Tylko pytanie brzmi... Tam jest kolejna żelazna brama, tak, jasne. No nie, no nie przejdziemy tam, nie? Jakbym nawet zrobił... Nie, od razu po prostu. No tak, lawa jest w końcu, co ja się dziwię. Co ja się dziwię? No tylko tak, tu jest niebieskich domostwo, którego ja nie jestem w stanie otworzyć na razie, tak naprawdę. Mogę się na nim jakoś próbować spiąć, ale... Ale otworzyć tego nie mam absolutnie jak. No i jest rzeczywiście ta kartonowa cała, ten cały kartonowy domeczek. Czy tu nie można coś rozwalić? To by było bardzo duże zaskoczenie, gdyby to było aż tak proste. Ale jednak nie. Znowuż, czy powinniśmy się tam dostać? Może to można rozwalić po prostu mieczykiem, tak naprawdę. Trochę by mnie to zaskoczyło, ale... No, to nie, to na pewno nie pomoże w tym przypadku. Dobra, spróbujmy się dostać więc w ten sposób. Dobra, może z jakiegoś wyższego punktu jednak. O! Nie, nie, tak to też nie zadziała. Już jestem prawie że przekonany, że powinniśmy móc tam wskoczyć. Może jednak z tej strony po prostu. W ogóle jest woda, ale tej wody... No tak wygląda, jakby tu morze miała płynąć? No raczej... Może to jest... Może o to chodzi. Może musimy zastopować tą wodę dopływającą stąd. Ale wątpię, żeby to było takie banalne też do zrobienia. A to nie jest drewno przypadkiem? Jest drewno, okej. Okay. Mogę przynajmniej zrobić to. Dobra. Fajnie, że mogę wskoczyć tutaj. To jest totalnie tak tektura jakaś. O, ale zaraz, mógłbym wyjść na górę tego. To powinienem być w stanie zrobić. Mogę zrobić, połączyć kostkę. To mi cokolwiek da, to nie mam pojęcia, ale przynajmniej jestem tutaj w stanie być. Także super, jest jakiś sukces. Ojoj, oj, tylko co z tego? W dół nie zaskoczymy, w sensie tu nam... No, zaskoczymy, oczywiście, że zaskoczymy, ale nam to nic nie da. Poza tym pięknym upadkiem. Z góry jazda. Musimy wrócić, jestem prawie że przekonany, że musimy jakoś energię tutaj przeprowadzić, czy coś w ten deseń. Tamte drzwi zostaną zamknięte dla nas. Nie mam żadnych możliwości. Mogę spróbować rozwalić, ale to oczywiście jest z żelazo, więc krzanić. Dobra, co możemy w takim wypadku zdziałać, jeżeli chodzi o energię elektryczną jeszcze w tym miejscu? Mamy cały czas to połączenie tutaj. Gdybyśmy jakimś cudem przesłali je przez tą rurę, może by to coś dało? Tylko pytanie brzmi... W sumie możemy sobie teraz sami generować takie miejsce, zresztą mamy jeden drewniany element. Tylko w sumie po co? Jeżeli ja nawet strzelę w ten sposób. Dokładnie, nie muszę mieć żadnego połączenia. Spróbujmy, zobaczymy co się stanie. A co jakbym rzucił w kierunku wody? Co się stanie wtedy? Wątpię, żeby cokolwiek się stało. No właśnie. Nie mamy też żadnych rur tutaj, które by mogły nam zafundować tego rodzaju atrakcje. To jest połączone z czym właściwie? Gąbek też chyba nie ma sensu tam brać, nawet gdybyśmy chcieli. Nie wiem po co by. Gąbki z lawą wchodzą w jakąś interakcję, o to jest pytanie. Ale pytanie jest, brzmi, czy jeżeli podniosę gąbkę, to się wyłączy. Bo jak to się wyłączy, kiedy podniosę gąbkę, no to wiadomo, że to nie jest to. Jak to się wyłączy, okej. Okay. Dobra. Wow, ale teraz to postawiłem pięknie. Okej, okay, czyli to na pewno nie będzie to. No zobaczmy, czy jest jakaś inna możliwość przesłania tej energii.
O, zaraz. A na czerwono się zmieni wtedy. Czy mi to coś daje? O, to jest pytanie teraz. Czy mi to w jakikolwiek sposób w czymś pomoże? Jeżeli tu zostawię to, wyślę tą wiązkę elektryczności w ten sposób. Pyk, pyk. Absolutnie nie. Okej. Okej. Dobrze wiedzieć. Nie mam tutaj żadnej możliwości wysłania tego w sensowny sposób. Ale to nie jest jedyne miejsce, gdzie elektryczność działała, prawda? Czy jednak jest? Tutaj teoretycznie działa, ale no to mi chyba nic... Nie wydaje mi się, by to cokolwiek nam dało, tym bardziej, że to jest w sumie zamknięta rura. Kompletnie. Kurczę, może powinniśmy tą drugą marchewkę rozwalić? Może w jakiś magiczny sposób to jednak przeszkadza? Bo tak szczerze mówiąc, to jak my ją mamy teraz? No właśnie. Nie, to niemożliwe. To nie może być to. To absolutnie nie może być to. Zobaczmy więc jeszcze raz, co tu się ciekawego święci. Tu jest przejście, dobra. Kurczę, no. Chyba, że te gąbki faktycznie są tu przydatne do tej lawy. Ale co ja z tych gąbek zrobię tak naprawdę? Już nie uda mi się w żaden sposób zatamować tego przejścia. Kurczę, to jest dopiero pytanie. Biegałem tak w lewo i prawo, zastanawiając się nad tym. Tutaj było cięcie oczywiście, jak pewnie zauważyliście. Jak to rozwiązać? Pomyślałem sobie, że jeszcze jest jedna rzecz, której nie spróbowaliśmy, więc to już wolę mieć na kamerce. W kamerce, na nagraniu. Znaczy, no tutaj technicznie płynie woda, technicznie mamy źródło elektryczności. Może faktycznie ta woda po prostu przewodzi elektryczność. Chyba nie było tego nigdy wcześniej w rozgrywce, więc możemy spróbować. Nie jestem pewien, czy to się uda, ale jakby co nam szkodzi spróbować. Tylko żeby tam dotrzeć, to jest inne pytanie teraz. Nasza fioletowa kostka nie przewodzi elektryczności. My przewodzimy. Ale pamiętam, że elektryczność przewodziły chyba gąbki. Nie pamiętam tylko, czy musiały być mokre, czy suche, ale raczej strzelam, że musiały być mokre. Tylko że z kolei, jeżeli weźmiemy gąbki, to nam się zamknie przejście. Ale ono chyba już nam nie jest potrzebne w gruncie rzeczy. Znaczy, my tam nie musimy w ogóle po nic iść. Więc równie dobrze mogę zgarnąć gąbkę. A już nie mogę, nie mam tyle siły, żeby jej rzucić. W sensie, ona już jest mokra, więc... No i teraz tak, ta gąbka powinna być w stanie... No ona przewodzi elektryczność, ale ja bym chciał, żeby ona przewodziła sama w sobie elektryczność. Nie. Okej. Okay. Jak daleko ona da radę? To jest max. O, for the love of God. Chodź tutaj. To jest max, okej. Okay. Mamy też drugą gąbkę. Pytanie brzmi, co potem, bo dwie gąbki okej, okay, wrzucimy. Czy to wystarczy, żeby do wody... Jeszcze możemy promieniem w sumie. Jeszcze możemy światowym promieniem. Zasunąć trochę. Kolejną gąbkę muszę wstawić wtedy na przykład na max tutaj. Teraz musiałbym zrobić połączenie. Ale ja mogę w ogóle z gąbką, to fajnie. O, czyli okej, okay, przewodzi woda. To jest dobra informacja. Pytanie brzmi... Nie, mógłbym chyba nawet dalej. To chyba nie będzie jakiś problem. Nie będzie, okej, okay, woda leci, woda poszła. To mi się bardzo podoba, ona ciśnie całą drogę tutaj. Nie potrzebujemy tej marchewki rozwalać. Ja się bałem przez chwilę, że trzeba będzie. Dobrze, że nam się nic nie dzieje o tej elektryczności. Anyway, przechodzi przez te żelazne elementy, czyli to jest mniej więcej... W sumie zastanawiam się, czy tutaj woda nie ma wpływać, ale widocznie nie woda, tylko inny rodzaj prądu. Czyli teraz pytanie brzmi, jak to po... A może mogę po prostu wystrzelić w sumie teraz? Tam jest chyba... No spróbujmy. Już strzelmy po prostu. Okej, okay, otwarło się. Fiu, dzięki! No ja dziękuję, że w końcu mogłeś wybiec. Biegniemy z tobą, koleś, skoro mamy cię eskortować, to cię eskortujemy. Biegnij, biegnij, tylko niech cię woda nie porazi. Chyba na nim to nie rusza. To łaskocze, okej. Okay. Najwyraźniej jak my przyjmie reakcję miał na ten cały prąd. Tylko, że tu masz zamkniętą bramę, ja się już zastanawiam, jak my mamy... O!
Weź to i znajdź mój translokator. Translokator? Okej, ja się bałem, że teraz trzeba będzie kombinować nad tym, jak te żelazne drzwi otworzyć, bo to przecież nie byłby koniec całej zabawy, ale najwidoczniej możemy przynajmniej doskoczyć teraz do tejże oto kłódeczki. Dobra, pyk. Uuu, czy to jest translokator? I co on robi w ogóle? To jest w ogóle jakieś... Co to jest? Do czego służy zielona broń? Okej, możemy się do tego przenosić. Czyli mogę na przykład wystrzelić sobie tutaj. A co, tylko po prostu czegoś tutaj... O! Jesus Christ! Co to za jumpscare w ogóle? Powaliło was to Supraland. To jest bardzo niemiłe ze strony tej gry, w tym, co się wydarzyło. Oczywiście ich pokonam bez problemu, ale Chryst, zawału dostałem praktycznie. Dobra, koleś, twój translokator był bardzo przydatny, nie ma co ukrywać, żeby się wydostać z miejsca, w które translokator mnie wpuścił. Czy ja mogę teraz przeskoczyć ten lawę w ten sposób? Czy translokator jest odporny na to? Pomóż mi wrócić do niebieskiej wioski. Okej, czyli jednak musimy mu pomóc z tymi cholernymi drzwiami. No dobra. Skoro musimy, to musimy. Rzucam translokatorem. Czy mogę załadować? Jak często on strzela? Ja się muszę załadować. Kurczę. Okej, okay, przeszedł na drugą stronę i jesteśmy w stanie. Super, czyli to zadziała w ten sposób. Elegancko. Miejmy broń, żeby się nie stranslokatorować znowu. W jakiś głupi sposób, bo to by było nieprzyjemne bardzo. Tutaj możemy sobie postawić naszą... Wydaje mi się, że możemy postawić naszą... Nie kulkę, tylko sześcian, ale chyba tam w ogóle nie ma sensu iść. Zaraz. Nie, chyba nie mogliśmy przejść przez tamtą tekturę. Translokator nam w tej kwestii w żaden sposób nie pomoże, nie? Ile mamy zasięgu w ogóle? Trochę mamy, jakby nie patrzeć. A no, czy teraz możemy się po prostu, że tak powiem, przenosić na zasadzie, że strzelam... A to co, do góry nie można? No proszę bardzo. Widzę, że się świetnie bawimy, to ja tutaj nic nie klikałem, od razu wam mówię. Mogę przez to jakoś przejść? Właśnie przetoczyć tędy? Jakąś lukę potrzebujemy znaleźć, która nam pozwoli przejść na drugą stronę. Bo teraz mamy dużo większe możliwości pod tym kątem. A, to jest zamknięte. Tutaj możemy wskoczyć. A zaraz. Ja już wszystko wiem. Nie pamiętajmy o starych trikach, nawet kiedy nauczyliśmy się nowych. Tyk. A, tutaj trzeba właśnie translokatora użyć. Okej. Okay. A tam jest skrzynka. Tylko, że nie mogę tam przejść, ale mogę tam. No kurde, trochę wyżej. Okej, okay, pyk. I jest i sekretne miejsce i to mi się podoba. My tu mamy obrażenia razy dwa. To jest akurat świetne. Pocisk z translokatora będzie dawać... To to zadaje obrażenia? Okej, okay, to jest nowość dla mnie. Wyskoczmy sobie z powrotem tam. No i oczywiście translokatorkiem na drugą stronę. Bez większego problemu się nam udaje tutaj przejść. Super. I tutaj zielona kuleczka. Tam się otwiera nam możliwość oddania strzału. Nie do końca wiem po co. Chyba, że tam właśnie translokatora wrzucę. No tak totalnie wygląda, jakbym miał tak zrobić. Chyba trzeba jakoś dobrze trafić bardzo. Kurde, trochę wyżej. Nie do końca to chodziło. Dobra. Udało się. Nie wiem, gdzie on wyleci. I on tam jest cały czas, nie. Zaraz, to wystrzeliwuje pocisk, a nie odwrotnie. Myślałem, że to jest, tam mamy załadować, a nie, że tamtąd mamy... Okej, okay, spróbujmy w takim wypadku... Wow! A, bo to ogień poleciał po prostu i spalił nam tą tekturę, dobra. To elegancko w sumie, możemy iść dalej w takim wypadku. I proszę bardzo, kolejny teren nas tutaj teraz czeka. Też pięknie płonie ta tektura. Moi drodzy, w tym miejscu skończymy sobie kolejny odcinek z Supraland. Mam nadzieję, że wam się podobało.
Trochę nam się udało znowu pokryć tutaj terenu w tej grze. Mam nadzieję, że w kolejnym odcinku będzie podobnie. Jeśli Wam się seria podoba, zapraszam Was do subskrypcji kanału, a my się już w tym momencie żegnamy. Trzymajcie się ciepło. Hej!